Spotkamy się na konferencji ramówkowej TVN Style, gwar tłum, ale postaramy się porozmawiać z panią Agatą Mynarską. Co nowego czeka nas z panią w roli głównej? Ja wracam ze swoim cyklem w TVN Style pod tytułem Bez tabu. Przed pandemią udało mi się zrealizować 4 bardzo takie zaangażowane, ważne dokumenty poświęcone ważnym społecznym sprawom, zdrowiu. I teraz wracam z tym cyklem. Będzie Bez tabu o seksie. Jak możecie się domyślać, będzie to Bez tabu o seksie na różne sposoby, więc zapraszam serdecznie. Widzimy pani losy zawodowe, ale także prywatne, bo w pandemii mieszkała pani kilka miesięcy za granicą i też mówiła pani o tym, że powrót do Polski był spowodowany również między innymi tym, że trzeba było spotkać się z lekarzami. Ja zapytam po prostu, jak się pani dzisiaj czuje? Czuję się bardzo dobrze. Dzisiaj miałam zastrzyk z kolejnej porcji leczenia biologicznego. Mówię o tym, bo chcę też popularyzować tę formę leczenia i staram się zrobić wszystko, żeby to leczenie było leczeniem pierwszego wyboru i żeby nie trzeba było czekać na to leczenie długo. I jak widzicie, no jak widać, jestem w stanie normalnie funkcjonować, chodzić, co jeszcze pół roku temu nie było możliwe. Chcę też podziękować za ogromne wsparcie od wszystkich, jakie dostałam, bo było, czasami było naprawdę trudno. Pani nawet wspominała w jednym wywiadzie, że takie wyjścia, które zajmują kilka godzin, są na przykład po prostu stresujące. Dla mnie to nie jest w ogóle stres. Dla mnie to raczej był problem związany z siłą fizyczną, a jeszcze te pół roku temu miałam problem z chodzeniem, bo moje stawy były zaatakowane przez moją chorobę leśniowskiego Crohna i teraz po prostu nagle po dłuższej terapii jest efekt. Nic nie jest mi w stanie tu zmącić przyjemności skorzystania z tego cudownego wydarzenia, w którym bierzemy teraz udział. A my mówimy też na takie tematy, żeby zachęcić również Państwa do regularnych badań, bo przecież to też jest pewien problem jednak wśród naszego społeczeństwa, że zapominamy o tym bez względu na wiek. Albo zapominamy, albo się boimy, ale ja chcę powiedzieć, że jestem ambasadorką akcji pod tytułem Wcześniej znaczy lepiej. Wejdźcie na Instagram i zobaczcie. Cała akcja dedykowana jest przede wszystkim powiększeniu świadomości i edukacji na temat wczesnych objawów zapaleń stawów. Jakby bolał Ciebie palec na przykład i myślałbyś, a to jest nic. To tylko palec. To ja jednak proponowałabym, żebyś zrobił podstawowe badania i skonsultował je z lekarzem, bo może się okazać, że to jest początek zapalenia stawów. Ja tak miałam. Ja najpierw miałam chory jeden staw i bagatelizowałam to. Potem zaczęły mnie boleć achillesy, pięty, kolana, łokcie. Aż pewnego razu po prostu już nie wstałam z łóżka, było za późno i trzeba było uderzać z większej armaty. Więc jeżeli możecie, zadbajcie o to, żeby wcześniej badać po to, by uniknąć trudnego, drogiego, skomplikowanego leczenia.